Witam was bardzo serdecznie, Vincent z tej strony. A to jest demonstracja z Guild Wars 2. Także tak, poprzednio byliśmy w tych oto tunelach, tutaj wykonywaliśmy różne zadanka. Jednak teraz się cofniemy, aby zaliczyć eventy przy tych dwóch serduszkach, które są całkiem nieopodal. Prawdopodobnie dzięki temu zyskamy 17 poziom doświadczenia. No a to... Tego nigdy za wiele. W końcu o to w grach MMO chodzi, aby rozwijać swoją postać, stawała się coraz potężniejsza. Nie inaczej jest w Guild Wars 2. Jest to również ważne. Cóż my tu mamy zrobić? No i znowu, tu mamy bronić... Tylko czy to jest ten event? Nie, właśnie. To jest jakiś event dodatkowy, który już był. Czy on jest... On jest tutaj. To jest znowu ta wyprawa do tego tunelu. Na razie nie będę tego robił. A cóż my tu mamy zrobić? Jakiś sample mamy zbierać. Prawdopodobnie z tych oto żabek. Sprawdzimy. Ojeju, ale nie. No niestety ta żaba jest zbugowana. Także tego nie uda nam się zrobić. Zobaczymy, czy mamy te żaby zabijać, czy coś. Tam co prawda w opisie jest, że musimy testować coś, ale co, gdzie i jak? Nic takiego tutaj nie mam. A ja mam w końcu harpun. Znaczy karabin na harpuny. Nabiłem sobie jakiegoś nowego skilla. A, czyli z nich mamy coś zdobywać. No dobra, o teraz idzie znacznie lepiej, nie muszę do nich podchodzić. To mnie bardzo, bardzo cieszy. Jeszcze na razie nie wiem, co dane skille robią. Jest to... nieważne. Sample. No nic, powiedzmy, że jeszcze sobie tego zabijemy. No i chyba będzie się trzeba zainteresować, o co w tym evencie chodzi, gdyż zdecydowanie... Back away from the water. Jest procesor, tu jest jakieś... No jedna wielka niewiadoma, można powiedzieć. Mamy zbierać, znaczy możemy zbierać, to możemy mordować. Chyba się zajmiemy mordowaniem, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to najprościej będzie po prostu wymordować wszystko co tutaj chodzi, gdyż absolutnie nie mam pojęcia co trzeba było zrobić z tamtym przedmiotem, albo gdzie się znajdują moby, które do tego są potrzebne. No, moby tutaj nam się trochę buguje. Aktywujmy to urządzenie. No i chyba tak zrobimy. Wykończymy tutaj te wszystkie mobki do końca. Dzięki temu, tym bardziej, że ich respawn jest na akceptowalnym poziomie. Dzięki temu evencik serduszkowy bardzo szybko będzie zakończony. A my to chyba możemy oddać. Tak jest, to przecież się oddaje tutaj. Do ust procesora. Tak jest, czyli wiadomo już teraz o co chodzi. Można mordować i nosić. Mamy, dobra. Pójdzie już teraz jak spłatka. Dobra. Niech on zabije tego oto mobka. Pomożemy mu hardseekerem. Zbieramy syf. Możemy się bawić jako tragarz, byle jak najszybciej wykończyć to zadanie. Dobra, ale ja. Tylko, że jesteśmy typem i lubimy walkę, to pójdziemy sobie też trochę mobów pomordować, tym bardziej, że idzie to całkiem fajnie, a przede wszystkim daily progress muszę jeszcze wbić. Zawsze to wpadnie skrzyneczka z kilkoma nagrodami. Mam nadzieję, że zdążę dzisiaj, bo jest
No, za 2 godziny północ. Nie wiem, o której się tutaj wszystko resetuje w Guild Wars 2. Jeżeli o północy, no to mam niewiele czasu. Dobra, pójdźmy może do tego bardziej odległego czegoś, bo to ciężko nazwać tego moba jakoś sensownie. Galereta jakaś. Podnieśmy jego część i idziemy oddać. Tu na pewno będzie Gold Contribution. To nie może być inaczej. Bardzo się zdziwię, jeżeli będzie inaczej. Ale nas tu przeorał straszliwie. A, bo tutaj się zrespawnuje. Serduszko zakończone. Zapomniałem, że tu nie ma Contribution podziału. No i cóż, idziemy wykonać event w tamtym serduszku i tam pchniemy też fabułę do przodu. Zobaczymy, co tutaj się będzie dalej działo. Ogólnie, czy my dostaliśmy jakiś nowy ekwipunek? Black Lion Chest wymaga klucza. I to jest to! Zdobyliśmy skrzyneczkę i co mówi nam Arena.net? Sorry Gregory, zakup kluczyk za prawdziwe pieniądze, to tą skrzynkę otworzysz. Oczywiście to nie jest też prawda taka do końca, gdyż takie kluczyki również otrzymujemy za wykonanie questów fabularnych. Ja bodajże taki kluczyk gdzieś tam mam. Albo to nie było na tej postaci, ale powinienem mieć. Także otworzymy tą skrzynkę trochę później. Kontrowersyjne, nabijające kasę i taki nie wiem, ile tych kluczy później leci z fabuły, z questów fabularnych, także nie będę komentował, gdyż jest to temat jeszcze mi obcy. Auxiliary systems online. Najważniejsze, że tak, mamy tu jakiegoś golema do zabicia. Ja się tam wybiorę, gdyż z tego co pamiętam, tam było kilku graczy, także powinno być łatwiej. Poza tym z golemem już walczyliśmy i nie jest to nic trudnego pod warunkiem, że będzie się używać ataków dystansowych. Problem w tym, że niestety się spóźniłem i z golema została miazga. No nic, szybko się skończyło, wychodzimy z tej... Za dużo tutaj po prostu graczy, mielonkę z niego zrobili. Wychodzimy z jaskini, no i w takim razie idziemy nadal wykonywać zadanie związane z serduchem, które mamy nieopodal. Dokładnie tutaj, source of the issue. To jest temat naszej fabularnej przygody, ale zobaczmy, co oni chcą, żebyśmy wykonali. Inquest... Nie na razie... A, czyli to musimy... Tych musimy zabijać. O, proszę. Są to mali przedstawiciele rasy Asura. Tak jest, tych mamy zabijać. Jaki Dagger jeszcze wpadł, czy tam Dagger. Uuu, 21 poziom. Zrobi z nas miazgę, dosłownie. Na szczęście ktoś przyszedł nam pomóc. Także ubiliśmy dziada. Tu jest na 17 poziomie, co bardziej przyjemnym dla nas. Kurde, punkciki nam się skończyły. Jeszcze nam ktoś tutaj pomaga. To jest jakiś elementalista, przepraszam. Golemy. Ciekawe jest to, że golem może krwawić. Są jakieś najwidoczniej inne golemy. Oj, schowajmy się, bo tutaj się robi bardzo gorąco. Sobie buffa, ależ mi przyrżnął. O kurde, to było głupie z mojej strony. No nic, jest napisane, że stunuje, no to stunuje. Tutaj przyszedł ktoś inny jeszcze z wielką obstawą. Pomożemy mu wybić, chociaż on raczej tego nie potrzebuje.
No a my kończymy wykonywać. O Jezu, tu jest znowu na 21 poziomie. Nie. Tu jest na 17. Tamtej mnie goni? Już nie. Także o, z tym możemy powalczyć. Ten na 21 poziomie, powiedzmy, że zostawimy go sobie na później. Strasznie w ogóle duża rozbieżność, jeżeli chodzi o poziomy doświadczenia. Ten się również naprawia golem, ale my na to nie pozwolimy. Ten również położony. I bodajże te generatory mamy również niszczyć, tak jest. O tak, tam jest 21 poziom, no niestety trochę za mocny mobek dla nas, za bardzo wymagający. Ktoś go tutaj zaatakował, no to mu pomożemy. O tak, on oczywiście uciekł. Ale to już teraz pomoże. Kondycje swoje robią. Jest po prostu zjadany. Na śniadanko. Coś tam jeszcze deaktywowaliśmy. Poszedłem do góry, ale boję się, że będziemy mieli taki respawn, że się później stamtąd nie wydostaniemy. Dlatego cofniemy się tutaj, gdzie są wiadome mobki. Do ubicia. Nie sprawiają one zbyt wielu trudności. No a przede wszystkim są one niezbędne, żeby owo serduszko wypełnić w 100%. Dobra. Także mnie trochę tutaj ciągnie do góry. Jest tutaj golem. 17 poziom to żadne wyzwanie. Poraził mnie prądem. Również mały Asura na 17. Tak, i tutaj bez mydła wszystko pada. Aktywowane urządzenia. Myślę, że jeszcze ten golem może z dwa inne mowy i nie będzie więcej sensu, aby tutaj przebywać. Tak jest. Ten będzie prawdopodobnie przedostatnim albo ostatnim do zabicia mobem. Ostatnim, także udało nam się czwarte serduszko na owej mapie wykonać. I wygląda to całkiem nieźle. Dostajemy kolejną kasę za wykonanie serduszkowych zadań. Także kolejne... Kto jest na 21 czy 17? Oj, na 21. A także kolejne punkty, które w trajty możemy pakować. Dzięki czemu nasza postać no, zaczyna siać postrach i zniszczenia. Zobaczymy. 52 precyzja, 52 defense. Właśnie, bo my tu zdobyliśmy trochę precyzja, co prawda crit chance nam zwiększa, ale dobra, załóżmy ten armor, w końcu się zmienił nasz wygląd. I również mamy nowy sztylecik zwiększający nieco nasze obrażenia. Wchodzimy do instancji i wykonamy sobie teraz questa fabularnego nazwanego Source of the Issue, źródło problemów. No jesteśmy i co tutaj się będzie działo? Malek i Kate, co wy chcecie? A więc pytamy, czy jest to most, który pamiętał Malek. Mówi, że tak. No i pokieruje nas do bestii, którą ostatnio zapamiętał. Ciekawe, co to będzie. Chyba nie będziemy z tymi muchami sobie tutaj musieli poradzić. Ale powiedzmy, że nie lubię, jak coś mi przeszkadza. Także ubijmy to na autoataku, czekając, co zrobi Malek. Mówi, że pamięta tą ścieżkę. No i prowadzi nas dalej. The Nightmare Court found the place before we did. How do you want to handle it? We kill them painfully. Keith, you and I are going to get along just fine. Musimy ich zabić. No to dobra.
16 poziom, poison, dużo AOE. O fuck. Nie wyszło to tak jak chciałem. Mieli wszyscy paść, a tu padłem ja. Teraz sobie znikniemy na chwilkę. No i wyskoczymy z AOE i wejdami. Kurczę. Dobra. Zadanie wykonane. No i okazuje się, że musimy iść w dół rzeki. Rzeki? A czemu rzeką? Tak sobie wymyślili. Przecież można było tam przejść górą. Mam nadzieję, że ci nas nie będą atakować. A jakże, oczywiście, że będą. O mój Boże. To było głupie, to było głupie, to było głupie. Dobra, znikamy, znikamy, znikamy. Trzeba uspokoić ten cały burdel. No nie! Szybko, 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 wypłyń. Wypłyń stąd. No wypłyń stąd. Wyjdź. Co jest? Jak mam płynąć, jak jestem poza? Oj. Halo, przecież to bzdura jest. Dobra, podleczamy się. Nic nam tutaj nie zrobią. Zaraz będziemy uleczeni. Kurczę, głupio, no swim to the surface. Chciałem wyjść wręcz z wody, to w ogóle byłbym przecież całkowicie uleczony. Dobra. Teraz zrobimy to tak, jak powinno być. Z kombatu już chyba nie wyjdziemy. Także zanurkujemy. Wystrzelamy tych dziadów, którzy niestety się tutaj lekko bagują. Ja się tego niestety spodziewałem. Ma najmniej życia. No z dupy to wszystko wyszło, muszę przyznać. Bardzo z dupy. O, wyjdą na powierzchnię, bardzo dobrze. Tylko ja muszę uciec, niestety. Mnie tutaj zjedzą. Jeszcze 9 sekund, 10, 8, 7 do leczenia. Dobra, już teraz wiadomo, jak do tego podejść. Nie sądziłem, że będziemy z tymi mobami w ogóle walczyć. No ale poradzimy sobie teraz inaczej, czyli AOE. AOE. Tyle z nich będzie. Kurde, strasznie szybko się regenerują. Co jest głupie. Albo rzeczywiście zbugowałem tą misję. A nie chciałbym jej zaczynać od początku. To nie jest coś, co jest fajne. W ogóle tu może zrobić taki myk. Tak, one są zbugowane. Czy mi się uda tam przepłynąć? To jest raczej wątpliwe. Tak, to jest bardzo wątpliwe. Ich jest po prostu za dużo. No ale dobra, spróbujemy. Będziemy jakoś wychodzić na powierzchnię, kiedy będzie bardzo ostro. A jeżeli no to się nie uda, to po prostu zresetuję tą instancję i nie będę się patrzył na to, że no obecnie tracę sporą ilość doświadczenia. No mam nadzieję, że oni wszyscy są za mną, bo tutaj się szykuje dosyć ostra walka. Ja tu w ogóle bym chyba wyszedł. Czy tam coś jest ciekawego? Nie, nie. Wyjdziemy z instancji, także płyniemy dalej. Okej, widzę, że za mną idzie. Nie wiem, co się dzieje z Malikiem. Tu jest jakiś hajlek. Nachwali, który ucieka. Także jest jakiś dziwny kwiat, którego musimy zbadać. That's my pod. Judging from your expression, I assume there's something wrong about it. A, stąd się wykluł Malik. Jest z nim coś nie tak? I już wiadomo co. O co tutaj chodzi? Pogubiłem się całkowicie. There is the harbinger. Success. All that is left is to bring him before the Duchess Fowlin. You are one stubborn weed, lady.
and you're doing a bang-up job of getting on my bad side. Who are you, and why do you want me? Kim ty jesteś i co chcesz od Maleka? I was born dreaming of you, and it has been my life's ambition to draw you into nightmare. Z tymi snami to mają zakręcone wszystko. Why do you want me so badly that you would waste lives just to capture me? Because you are the key to our freedom from Ventari's false laws. Your coming marks the turn of the tide between dream and nightmare. No, to Malek jakiś With your appearance, the truth grows ever closer. Come, the Grand Duchess awaits in the Venlin Vale. She can keep waiting. We destroyed your courtiers. You'll do no better. Defeat me if you can. O, to mi się podoba. Będzie walka. Możesz. Nie, no czemu ja mam łuk? Ja. Nie, no nie, nie, nie. Wróciliśmy do miejsca, w którym zginęliśmy, no i cóż, będzie trzeba, teraz trzeba jakoś bardziej strategicznie to zrobić. Najgorsze jest to, że moja postać tutaj pływa. Ja nie za bardzo nawet mam jak walczyć. No te osoby prawdopodobnie mnie przeorają tutaj. Tutaj mogę trochę więcej szumu narobić, no ale to nic nie da, ja generalnie muszę walczyć. No także to wszystko jest jakieś takie dosyć tutaj dziwne. Pewnie długo nie pożyję, także jeszcze nie raz prawdopodobnie będę wracał do tej oto lokacji, ale może mi się uda tutaj trochę namieszać. Dobra, tych dwóch mamy załatwionych. Aj, z tym już mi się niestety nie uda, także prawdopodobnie w tym momencie zginę. No Malek się uparł, atakuje tamtą postać. Także to jest trochę głupie. Dobra, czy my będziemy w stanie się na tyle uleczyć, aby się wskrzesić? A niestety nie, bo dostaliśmy debuffa. Dobra, wróciliśmy po raz kolejny. Zabijmy teraz tego tutaj mobka, który ewidentnie nam nie pasuje. Okej. Udało się. Tamta uciekła. No i to kończy tą misję fabularną. The Knight of Embers is a fool. Whatever this nightmare is. Pytanie jest tylko, czemu oni chcą Maleka? Ma on coś sprawić, że koszmar wejdzie do snu? Ale takie to trochę. Za dużo tutaj niewiadomych. Na szczęście Malik postanowił wybrać dobro i nie będzie dołączał się do żadnego Nightmare Core. That is not the right question. Ask instead. Właśnie, dlaczego on się wykluł tutaj, a nie w The Grove, czyli miejscu, z którego pochodzą wszyscy Sylwari? But first, we must be certain that the Knight of Embers does not report to Duchess Fowlan. If she studied this pod, as I did. But what about Traherne? We were to meet him at the Pale Tree. We have no time for meetings or explanations. The Knight of Embers must be stopped. Then we head to Venlin Vale. Będziemy szli do Venlin Vale. Let us end this night's threat. Musimy powstrzymać tą babeczkę, zanim dojdzie do księżnej. No dobra, zadanko wykonane. Fabuła jest coraz bardziej zagmatwana. Plus jeden magic fine. Leather working. Plus jeden magic find? Plus 3 power, plus 3 vitality. Nie, no dobra. No dobra, wezmę sobie to, powiedzmy. Jeszcze dostałem serduszko plus 5. Plus 5 vitality, 2300 doświadczenia. Dobra, opuszczamy tą instancję i zobaczymy, gdzie nas pokieruje dalej. Ale tam pójdziemy tak czy siak dopiero w następnym odcinku. My jednak. Tak, tu jest jeszcze kolejny event. Znowu z ochronianiem tych oto Outrunnerów. No nic, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia jutro do 8. Jutro pociągniemy dalej, być może fabułę.
chociaż wątpię, gdyż mamy udać się aż w to miejsce, także prawdopodobnie będziemy po prostu wykonywać kolejne serduszkowe eventy. Tymczasem do jutra, do zobaczenia, cześć!